Witam Was serdecznie, tutaj Sara Meda. Od razu uprzedzam, że nadal nie jestem w pełni zdrowa, więc mogę tutaj mówić przez nos. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić karty z serii FIFA Adrenalin. Tutaj edycja XL na razie, tak wygląda tutaj sobie górna część od pudełka. Pokażę Wam dzisiaj moje powtórki, które są przeważnie na wymianę. Na razie raczej nie mam zamiaru ich sprzedawać, ponieważ chciałabym raczej bardziej tutaj uzupełnić swoją kolekcję. Właśnie o te brakujące karty, które ja mam. Swoją drogą czuję się już na tyle dobrze, że będę w stanie sobie usiąść, spisać, zobaczyć, jakich konkretnie kart mi tutaj brakuje. Tutaj mam teammate'y, jest ich dosyć sporo, przynajmniej na razie, jak widzicie, jest tutaj troszeczkę. Poukładałam je mniej więcej drużynowo, tak ile mam tutaj z każdej drużyny, jak widzicie, jest ich troszeczkę. Zaraz Wam zaprezentuję po kolei, jakie tutaj mam powtórki. Mam tutaj tak, Kopczyńskiego z Legii Warszawa. Mam Arkadiusza Malarza. Tutaj też, tak jak mówiłam, wszystkie tutaj mamy teammate'y, czyli to są te podstawowe karty. Tutaj mam Łukasza Broza. Cecilio Dominiguez i to jest klub Ameryka. Tutaj mam dwa razy powtórkę Erika Bailego z Manchester United. Atletico Madrid, Angel Correa, Juan Fran, dobrze, bo tutaj nie widzę ten, Jean-Louis, FC Spartak Moskwa, FC Barcelona, mam tutaj Lionela Messi oraz Javiera Mascherano, Palmeiras, Alejandro Guerre, Feyenoord, Kenneth Vermeer, również Feyenoord, Erik Boateng-Gheyn, Juventus, Miralem Pjanic, Juventus, Cuadrado, Barzagli Andrea, Kostas Manalosa z AS Romy, FC Bayern Monachium, o tutaj też, tak dobrze, tutaj widzę, że chyba mi się źle poukładało karty, no w każdym bądź razie mam jeszcze tutaj z FC Bayern Monachium Manuela Neuera oraz Thiago. To są wszystkie moje karty podstawowe, teammate'y na wymianę. Fajnie by było, gdyby udało mi się tutaj w Warszawie spotkać ludzi, bo no wiecie, żeby wymienić się kartami i zapłacić za przesyłkę, nie wiem, więcej niż te karty są warte, to moim zdaniem jest trochę bez sensu. Ja pod filmikiem umieszczę spis tutaj kart razem z numeracją, jakie to są numery kart, i będę po prostu wykreślać albo zaznaczać, które już mi tutaj zeszły. Dobrze, czas na kolejne. Tym razem mam tutaj Rising Star. Są to trzy karty z serii tej Rising Star, tak? I pierwszy to jest Kingsley Coman, FC Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Gonzalo Guedes oraz Marco Asensio z Real Madrid. Jeśli chodzi o kwestię wymiany tutaj, to fajnie by było, gdyby udało mi się z kimś wymienić właśnie Rising Star za Rising Star, tam wcześniej teammate'y za teammate'y. Uważam, że to jest dosyć takie no, równoważna wymiana. Ewentualnie dwa teammate'y za Rising Stara. Bo też widziałam, że czasami tak się ludzie tutaj wymieniają. Dobrze, teraz tak. Jeszcze tutaj z tej serii FIFA Adrenalin XL mam tutaj kartę z jedną z takich dość specjalnych, Multiple Defensive Wall, Atletico Madrid. Tak, mam Oblaka Savika Godina. Jeśli orientujecie się, jak tutaj jest z wartością tej karty, to napiszcie mi proszę w komentarzach, będę bardzo wdzięczna. Ja dopiero tutaj zaczynam zabawę z tymi kartami, też nie orientuję się tutaj w wartościach dokładnie tych kart.
Także liczę tutaj na jakąś na waszą uczciwość z tej strony. Jeśli robimy jakieś tutaj właśnie takie interesy, wymiany kart, podawanie wartości kart, to starajmy się robić to, no mówię, właśnie tak w miarę uczciwie, no bo nie oszukujmy się, każdy z nas chciałby być traktowany w taki sam sposób. Z serii limitowanej mam tutaj Lewandowskiego, tak, mam powtórkę Lewandowskiego. No jak widzicie, to ładnie, to też ładnie to się prezentuje. Od razu mówię, że te kody, nie wiem czy jeszcze ta aplikacja działa, z tych kart powtórkowych one nie były używane, także jeżeli się okaże, że można z tych kodów jeszcze korzystać, proszę bardzo, śmiało, kody są czyste, nieużywane. I tutaj mam FC Spartak Moskwa, tak, logo tutaj drużyny, to też również jest na wymianę. Też zastanawiam się właśnie, jakbyście również mogli napisać mi w komentarzach, jak tutaj wygląda sprawa wartości tej karty, jeśli bym chciała ją na przykład właśnie też, nie wiem, ewentualnie już w ostateczności sprzedać czy wymienić, jak tutaj będzie to wyglądało. I jeszcze mam tutaj z tej samej serii karty Game Changery. Też są bardzo ładne. Swoją drogą nie przypuszczałam, że te karty w ogóle są takie ładne. Pamiętam za swoich czasów, jak się jakiekolwiek karty zbierały, to no nie były takie eleganckie, ładne, nie wiem czy to technologia, czy może po prostu się zmienia spojrzenie grafików. W każdym razie tutaj mam Paulo Dybala i również tutaj też jest Pizzi. Jeśli byście mogli mi też tutaj jakieś informacje udzielić, jak tutaj z tymi kartami, z wartością tych kart jest, bo widziałam, że różnie tutaj bywa. Też patrzyłam na OLX-a, gdzieś tam mi mignęło, że właśnie Game Changery chodziły na przykład po 2-3 zł, a jak ktoś chciał na wymianę, no to na przykład właśnie teammate'y było tam bodajże czasami 6, 7, gdzieś się trafiło 10, czasami tylko było, że sama sprzedaż, także fajnie by było, gdybym też tutaj mnie ktoś po prostu wdrożył w tą całą sytuację, jak to wszystko wygląda, z czym to się je. Tak, spotkania jak już to w Warszawie, bo ja tutaj urzęduję w Warszawie i jeszcze mam karty powtórkowe z serii Road to Russia, czyli to jest coś takiego. To na razie mam tylko jedno pudełko i muszę przyznać, że jest naprawdę fajne, swoją drogą, o. Tak, wzięłam sobie tutaj pudełko, porozkładałam nad kartami, żeby wiedzieć jak tutaj mniej więcej, które karty są do czego, żeby się nie pomylić. Także mówię, te pudełka są naprawdę fajne, warto wydać te tam 29,90 chyba, coś koło 30 zł, bo one w sumie mi jakiś czas temu posłużyły za taki przenośny portfel, więc przydają się. Natomiast tutaj z tej serii właśnie FIFA World Cup Russia mam tyle kart powtórkowych. Z tego, co tutaj się już zdążyłam zorientować, to są to tylko karty podstawowe. Nie mam tutaj żadnych jakichś bardziej takich serii limitowanej. I tak, tutaj mamy Croatia, Ivan Perisic, Germany, tak, Niemcy, Matthias Ginter, France, Samuel Umtiti, tak, tutaj mam akurat te dwie karty z tym graczem, Ousmane Dembele, potem mamy Sweden, Marcus Berg, tutaj mamy Senegal, Khadim Ndiaye, niektórzy mają naprawdę przedziwne nazwiska, Edison Cavani, tutaj mamy Urugwaj, Mohamed Elneny, Egypt, Koke, Spain, Thiago, również Spain, Belgium, Romelu, Lukaku, Dimitri Kombarow, Russia. Tu też fajnie by było, tutaj jeśli chodzi może tak po kolei, z tej serii FIFA World Cup Russia 2018 tą kolekcję też dopiero zaczynam. Nie mam z tej serii akurat dużej ilości kart, natomiast więcej mam z tej Adrenalin XL, ponieważ mi się troszeczkę pofarciło, dostałam w prezencie od znajomego tą taką dużą puszkę, o której właśnie wam pokazywałam pokrywkę, więc dość mocno sobie tam w tym albumie pouzupełniałam karty. O dziwo było bardzo mało powtórek, no uważam, że to tak naprawdę jest tak, to tutaj to,
I to wydaje mi się, że to jest mała ilość powtórek. No nie wiem, nie mówię, jak mówiłam, ja dopiero w to wchodzę, więc wydaje mi się, że to jest mało na to, że tak ogólnie na zbiory, tak tutaj. Tak jak wspominam, jeśli chodzi właśnie, tak jak wcześniej, jeszcze raz przypomnę tutaj o wymianę. To fajnie właśnie by było, jakbyśmy się po prostu wymienili, udałoby mi się wymienić z kimś tutaj teammate za teammate'a, game changer za game changera, rising star za rising stara, tutaj też właśnie z tych tutaj też jakoś za te limitowane tutaj, za te loga i tak dalej. To też fajnie by było, jakby tutaj z tymi kartami też właśnie na tym samym poziomie, tak, taka równoważna wymiana. To samo jeśli chodzi o Road to Russia. Tutaj też również usiądę, zrobię spis i pod filmikiem pojawi się lista, tak, raz z numerkami, jakie tutaj mam powtórki. Jak one mi będą schodzić, to ja albo je będę po prostu wykreślać tam w opisie filmu, albo będę po prostu udawać komentarze, ewentualnie wrzucać informacje na swoim fanpage'u. Link do niego jest w deskrypcji filmu. Tam jest częściowo zaprezentowana moja mała kolekcja właśnie tych kart. Ostatnio też do mojej kolekcji trafił album z naklejkami. Był w gazecie Fakt, tak, tam niecałe 3 chyba czy 4 złote ta gazetka kosztowała. Więc warto. Dodam też jeszcze, że można nabyć z gazetą Kick It, tak, coś tak, Just Kick It, też również karty z tej serii, właśnie tej Russia 2018. Można tam też dostać takie duże karty. Tutaj spróbuję Wam jedną zaraz zaprezentować z tych dużych kart. Moim zdaniem też bardzo fajna sprawa. O, takie duże karty, tak, one są, no widzicie, no jest różnica, tak? Więc to jest fajny taki biały kruk w kolekcji. Teraz następny numer, jeszcze ten numer, w którym tą kartę można dostać, jeszcze tam z saszetkami, przepraszam, nie pamiętam dokładnie ile ich tam było. Jeszcze można dostać w sklepach do końca kwietnia. Widziałam właśnie w sklepach jeszcze ten numer. Natomiast następny numer, z tego co tam już zdążyłam zauważyć, będzie w maju, 8 maja. Będzie tam album do wyklejania, będą też karty, też będą duże karty specjalne, czyli właśnie z takich. Więc polecam, bo to jest koszt jeden, tam niecałe 12 zł, ale no warto, tak, warto. Ja uważam, że warto. To są takie białe kruki, tylko będę musiała dokupić no jakieś koszulki specjalne, bo no te małe, no to są za małe, tak? Co jeszcze? No na pewno ważna informacja tutaj, cała ta karcianka ogólnie i bardzo mi się spodobała i stwierdziłam, że w związku z tym, że niedługo w Warszawie będzie Animatsuri, rozmawiałam tutaj z jedną osobą, która już dłuższy czas siedzi na konwentach. Zaprezentowałam swój pomysł dotyczący rozegrania turnieju, ewentualnie, no turniej to może za dużo, jeżeli nie przejdzie, no to po prostu zwykłe takie spotkanie karciankowe, żebyśmy mogli, my fani, tak, mieli jakieś swoje miejsce na konwencie tutaj i po prostu sobie zagrali. Na pewno będzie to Adrenalin XL-ka i właśnie ta FIFA World Cup Russia 2018. Fajnie by było jednak, jakby ten pomysł wypalił i przyszły osoby, które mają też karty z poprzedniej kolekcji, bo jestem bardzo ciekawa, jak wyglądały karty z poprzedniej kolekcji, gdzie ewentualnie ich szukać, porozmawiać z osobami, które też dłużej w tym siedzą, żeby mieć tutaj jakiś pogląd, jak to wygląda, z czym to się je. No wiadomo, no też takie miejsce, takie, no spotkamy się, pogadamy, powymieniamy się ewentualnie, ja się też czegoś od Was dowiem. Tutaj możemy też porozmawiać o meczach, może obejrzymy sobie też jakiś mecz w międzyczasie. Mam tutaj jakby co internet w telefonie, więc będziemy mogli sobie coś tam też obejrzeć. Nie wiem, wtedy moglibyśmy sobie załatwić ewentualnie popcorn, dużo, dużo popcornu, tak jakąś tam miejscówkę usiądziemy, popatrzymy, pogadamy. Co jeszcze? Ewentualnie mogę, no nie wiem w sumie co jeszcze. No w każdym bądź razie, jeśli chodzi o ten turniej,
karcianek, to chciałabym po prostu to zorganizować na zasadzie takiej, że spotykamy się w jakiejś tam sali, zobaczymy, czy nam przydzielą, czy mi tutaj uda się dostać przydział na salę. Na pewno będę musiała obmyślić jakieś zasady, więc tym bardziej przydałaby mi się tutaj pomoc osoby, która właśnie dłużej w tym siedzi, bo też będzie trzeba, żeby jakoś wyrównać poziom trudności i tak dalej dla osób, które zaczynają, więc trzeba by było wyeliminować możliwość korzystania z jakichś kart. Stawiam, że pewnie wyeliminuję korzystanie właśnie z takich super kart. Ewentualnie no może zrobię jakieś wyjątki właśnie na te specjalnie edycje, bo też nie chcę wszystkiego eliminować z gry. Na pewno ten turniej będzie się zdecydowanie, jak i zasady, różniły od tych takich, wiecie, karcianek pokemonowych, bo tam to wszystko zupełnie wygląda inaczej. Też chciałabym, żebyśmy na początku wspólnie ułożyli sobie drużyny, porozmawiali o zasadach tej gry. Także, no mówię, no takie podstawy, pouczyć się, pograć, ewentualnie może dopiero następnego dnia zrobić ten turniej. No zobaczymy. Jeżeli ktoś byłby chętny, no to śmiało piszcie tutaj w komentarzach, piszcie też do mnie na moim oficjalnym fanpage'u Sarameda Hakte. Zadawajcie pytania. Liczę na dobrą zabawę, na jakąś fajną współpracę. Poza tym, jakby mi się udało, tak, zorganizować ten turniej, czy nawet właśnie takie spotkanie z tutaj z nami, z karciarzami, fanami sportu, to też w jakiś sposób zacieśnilibyśmy więzy, moglibyśmy też założyć może jakąś taką większą grupę, która by regularnie na przykład mogła się spotykać. Nie musielibyśmy, nie wiem, szukać po Facebookach, po OLX-ach, po jakichś zagranicznych grupach tutaj Polaków, bo zauważam, że jest bardzo dużo na zagranicznych grupach właśnie tutaj tych FIFA, Adrenalin i tak dalej Polaków, ale jakoś nie mają przebicia, więc łączmy się. Tutaj też kieruję słowa do starych wygów, jeśli byście mogli też tutaj wesprzeć w jakiś sposób młodych. Muszę przyznać, że natrafiłam na kilka filmików, gdzie widziałam karty niedostępne u nas. Też fajnie by było wiedzieć, gdzie takie karty dostać, gdzie tego szukać, czy tego szukać na stronie FIFA 365, czy po prostu tutaj wymieniać się z osobami zagranicy, no nie wiem, fajnie, także mówię, fajnie było wiedzieć takie rzeczy, bo niektóre karty są naprawdę świetne, tam na jednym filmiku widziałam karty, które dosłownie coś takiego było, tak, one były ułożone, tak, chyba coś takiego w ten sposób, tutaj było zdjęcie, a tutaj był wycinek, fragment koszulki, tak, no kurczę, no to jest już w ogóle jakiś rarytas. Tak samo widziałam też na jeszcze jednym filmiku stojaczki na karty, gdzie można je wyeksponować, jakieś tam inne ogólnie pokrowce, także no fajnie, fajnie, fajnie wiedzieć, że w ogóle takie rzeczy są. Także tak. Czy coś jeszcze tutaj chciałabym Wam przekazać? No chyba nie, chyba już w sumie to by było na tyle i tak uważam, że 20, prawie 20 minut tutaj mojego gadania przez nos to i tak już jest za dużo. Mam nadzieję, że wkrótce tutaj wrócę do zdrowia, żebym mogła nagrać jeszcze inne filmiki. Jeśli chodzi tutaj o kolekcję FIFA, postaram się, jak tylko znajdę tutaj lepszy stabilizator dla telefonu, bo w tej chwili jest on wstawiony w kubek, żeby cokolwiek w ogóle jakoś nagrywać. Przedstawię Wam, co tutaj mam w swoich albumach, jakie karty, spiszę wszystko, zobaczę, czego mi brakuje. I czy polecacie mi jeszcze zbierać jakieś inne tutaj kolekcje z tej serii? Ja na pewno się tutaj już świecą mi się oczy na kolekcję z naszą reprezentacją Polski. Też właśnie na jednym filmiku widziałam, jak to się prezentuje. Nie przypuszczałam, że na kartach też tam widziałam, że właśnie jak się wkłada karty, to wychodzi potem taki duży obrazek. Więc no fajna sprawa. Zapewne też tak dodam jeszcze na koniec, że pewnie tutaj większość tutaj kolekcjonerów tych kart to są panowie. Także nie zdziwcie się, że i tutaj kobiety też się sportem potrafią interesować. Podobno, tak tutaj żarcik taki rzucę, że podobno właśnie kobiety, które lubią sport, są ideałem na żonę, bo tutaj nie będzie marudziła podczas oglądania meczu.
meczy, meczów, tak, dzisiaj troszeczkę mi się język plącze. W takim razie z mojej strony to wszystko. Widzimy się w następnych filmikach. Mam nadzieję, że już tym razem będę dużo zdrowsza, bo niestety częstotliwość w tej chwili wrzucania moich filmów troszeczkę spadła. Także co, widzimy się w następnej odsłonie FIFA Adrenalin. No i zapraszam do lajkowania, tutaj do kontaktowania się ze mną. Ja chętnie poznam innych fanów. Od razu mówię, nie patrzę na wiek, tak? Hobby to jest hobby, jesteśmy jakby jedną wielką rodziną. Powinniśmy sobie wspierać, zwłaszcza tutaj młodych. Co ciekawe, zawsze ci młodzi wiedzą dużo więcej niż my starsi. Jeżeli mi się jeszcze tak, no w sumie dobra, jeszcze raz na sam koniec, tak już naprawdę na sam koniec, dodam, że od czasu do czasu, żeby tutaj rozwinąć swój talent rysunkowy, mogę rysować jakieś, nie mówię, że rysuję tutaj realistycznie, bo nie rysuję, tak, moje rysunki możecie zobaczyć, tam link jest na dole podany do mojej strony, ale właśnie w takim kartunowym, kreskówkowym stylu chciałabym poćwiczyć tutaj rysowanie jakichś gwiazd, sportu, piłkarzy, także też piszcie mi w komentarzach, kogo mogę spróbować tutaj narysować. No muszę sobie jakoś tutaj zacząć organizować czas mimo choroby, po prostu siedzenie w łóżku cały czas bezczynnie i patrzenie, nie wiem, na filmy. W pewnym momencie już się nudzi, a tak chociaż spożytkuję tutaj czas, no i rozruszam rękę po wypadku, tak jak wcześniej już wspominałam, troszeczkę miałam uszkodzony nadgarstek, więc też tutaj trzeba rozruszać rękę. No, także tyle z mojej strony. Zapraszam do kontaktu, do lajkowania mojego filmu. Jeżeli tutaj znalazłby się ktoś, kto mógłby mnie tutaj z Warszawy, tak, wprowadzić w to wszystko, będę naprawdę bardzo wdzięczna. Jeżeli to będzie dziewczyna, no to zapraszam na czekoladę, na herbatę. Jeżeli to będzie facet, no to chyba pozostaje mi zaprosić tutaj na piwo. Ja od razu mówię, piwa alkoholu nie pijam przez wzgląd na swoją tutaj alergię, więc ja będę tylko i wyłącznie pić herbatę. Także zapraszam jeszcze raz do kontaktu. Życzę wszystkim miłego dnia, no i przede wszystkim uważajcie na swoje zdrowie, żebyście no nie załatwili się tak jak ja. Więc do następnego. Hej, hej, papa, pozdrawiam.